Około 100 incydentów drogowych odnotowali mieszkańcy ulicy Orkana od 2000 roku. Mają oni już dość ciągłego naprawiania swoich ogrodzeń z powodu notorycznego wjeżdżania w nie przez kierowców. Zniszczone ogrodzenie, rozbity murek i ciągły strach przy wychodzeniu na podwórko. Mieszkańcy ulicy Orkana zgłosili nam problem, z jakim borykają się już od wielu lat. Ograniczenie prędkości nie robi wrażenia na kierowcach, którzy wypadając z zakrętu dewastują ich bramę. Ludzie nie stosują się do kierowcy, do tutaj ograniczeń prędkości i jadąc od Piaskowej Góry lub w kierunku Piaskowej Góry nagminnie wypadają z tego zakrętu, co tu widać za mną, dewastując nam ogrodzenie, bramy, nam jak i zarówno sąsiadom. Za szybko jeżdżą i nie potrafią opanować auta i cud jeszcze tylko, że nie doszło do tragedii przez tyle lat. Nie wiem, ciężko zliczyć, ale około 100 wypadków po 2000 roku na pewno tutaj było. Mieszkańcy przekazali nam materiał ze swojego prywatnego monitoringu, na którym widać ostatnią kolizję z bramą. Brak umiejętności tych kierowców, troszeczkę brawura ich ponosi, ale to też jest takie dziwne, bo nie ma bariery wiekowej. I to starsi i młodsi ludzie, i kobiety i mężczyźni, także ciężko to określić, ale zawsze powodem tego jest nadmierna prędkość. Ograniczenie tu jest do 30, już tam nie mówię, żeby 30 na godzinę jechali, ale żeby stosowali się, nie wiem, chociaż do 40-50 na godzinę, bo zawsze to jest szybciej. No i niestety, tak jak widać, ubezpieczalnie nie chcą wypłacać odszkodowań, nie mamy na odbudowę bramy, ogrodzenia. Ostatni tragiczny wypadek w niedzielę. Ubezpieczyciel nie chce pokryć w całości kosztów, jakie ponoszą poszkodowani, muszący ciągle naprawiać swoją własność. Nie nadążamy naprawiać tych bramy. Jak widać, jest siatka rozciągnięta, ponieważ jeden za drugim uderza w te bramy. Brama wcześniej ratowała jednemu życie, ponieważ jak uderzał w środek bramy, brama przejmowała, amortyzowała jej uderzenie i dzięki temu może i przeżyli. Sprawy toczą się w sądzie już od 2-3 lat i nie możemy odzyskać pieniędzy. I nie ma sensu robić, po prostu nie nadążamy z naprawą ogrodzenia i bramy. Mieszkańcy apelują o postawienie fotoradaru, który być może da do myślenia kierowcom. Postawienie na przykład fotoradaru to było najlepszym rozwiązaniem, ponieważ zmuszałoby to ze ściągnięcia nogi z gazu przed tym zakrętem. A tak to nikt 24 na dobę nie będzie pilnował takiego odcinka tutaj. No, kontroli policji jest tu mało, akurat na Poniatowie, nie ukrywam. Ale to nie są w stanie upilnować kierowców wszystkich. To jest o różnych godzinach doby. No, i rano, i wieczorem, w nocy, różnie. Także nie ma reguły. Straty finansowe mieszkańców, mimo iż dotkliwe, są nieporównywalne ze stratami, jakie mogą ponieść nieostrożni kierowcy. Apelujemy o rozwagę i zwrócenie szczególnej uwagi podczas kierowania pojazdem, nie tylko na kłopotliwym odcinku ulicy Orkana.